Jak tam się czujesz przed trasą? Jestem podekscytowany. Wczoraj trochę się denerwowałem, bo to jest najdłuższa trasa, jaka w życiu zrobię, ale myślę, że to będzie niezła przygoda. Jesteśmy już za bramą portu, całą noc jechaliśmy z Warszawy, żeby właśnie o świcie wjechać kanał La Manche. Jesteśmy już w pociągu na Eurotunelu i... Udało się. Prawie nie zdążyliśmy. To jest nasz... Czekaliśmy, ale udało się. To jest ostatni nasz czas na to, żeby wjechać. Jakby jesteśmy ostatnim autem. Za nami nic nie ma. Należałoby wrócić do auta, będą turbulencje. Jestem mega zdziwiony tym autem, ponieważ zwykle przy 200 na godzinę średniej prędkości na tempomacie samochody trochę więcej palą, a tutaj 11,2. To jest taka stała prędkość. Maciek, jak oceniasz komfort w Jaguarze? Prowadziłeś trochę. Tak, brakuje mi asystenta pasa ruchu, ale poza tym siedzi się wygodnie i trochę ten dla mnie ten samochód jest zbyt sterowny, czyli wystarczy lekko szarpnąć kierownicą, już lecisz. No, masz tył napęd, więc to jest... O, zobacz, podłoży na takie bolce. Ciekawe, co się stanie świetnie. Z zewnątrz wygląda tak. A kiedy tata płaci za paliwko, synek sobie ogląda BBC. Szaleństwo, mamy telewizję w samochodzie. No, fajna sprawa. Zobaczymy, jakie są programy. Mam Al Jazeera, o! Ten samochód mi się bardzo podoba. Taka półkolista linia nadwozia. Bardzo ładne panoramy, szyberdach. Jasna podsufitka z ciemnym wnętrzem. Tutaj takie obicia a la drewno. Bardzo dobre nagłośnienie. No generalnie jest luksus. Tylko że, wiecie, ten samochód kosztuje nowy jakieś 600 koła. Trochę dużo. Nie trzeba daleko iść. Już jakieś tam pierwsze okazy. Pozwólcie, że mimo szczerej sympatii do Tesli i do innych elektryków w dzisiejszym filmie pominę je, bo jest ich tutaj tak dużo, że połowa filmu byłaby z Teslami, naprawdę. Na Sloane Street mamy salon McLarena z wielką... Piękna on jest. Z McLarenem Senną. Jaka ona jest piękna. Jezu, ile karbonu. Full carbon po prostu. Jakie zaciski. Jaka gleba. A tak od frontu się prezentuje. Piękna sprawa, no. Co tu dużo mówić. Ja jednak liczę na to, że zobaczymy coś na ulicy, no bo to największa frajda. S65 chyba? Z silnikiem V12 biturbo. Mamy jakąś tam włoszczyznę. Kurde, wjechałem jeszcze na parking strzeżony. Dajcie spokój. Za dobę 50 funtów sobie życzą, no ale trudno. No i tu jakieś ładne autka mogą być. A, tu nie mogę wjechać. Właśnie, te Angliki. No i co ciekawe, na tym parkingu są lepsze fury. Chociażby to, co tutaj jest, zobaczcie. Zaraz pokażę wam. Tylko zaparkuję, żeby go nie strzelić właśnie, bo będzie kara. Dobra, Jaguar zaparkowany, to teraz pokażę wam, koło jakich fur stoję. Jezu, jak on nisko siedzi. Patrzcie. Dalej mamy Rolls Royce, Maybach. Co tu jeszcze jest? Tam dalej drugi Rolls Royce. Ładne są skubane te rolki. Normalnie by tego nie było, ale tak mnie zaskoczyły papugi w Hyde Parku i pani, która je z ręki karmi, no że nagram to. Patrzcie na to. Jakie piękne! O, cześć! Pierwszy raz mam gołębia. Trochę cięższy jest. Wiesz, że gołębie to takie miejskie szczury, one roznoszą choroby. O, fu! Biegnę szybko, 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 bo jest jeszcze Black Series. Zobaczcie, co tu jest. Mercedes Black Series. Kozacki. No i to jest spot! Korwetka z Bahrajnu. Całkiem ładna. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Wiesz, taka chyba wejrzenie. Patrz. Audi R8. Czy można tu wejść? Nie, nie można.
Niestety nie można tu wejść, dlatego pokażę wam dwa modele z zewnątrz. Znowu Bahrajn. Ładnie brzmi. No i to jest spot. McLaren i Benek. Ale ładny kolor. 600 LT. Ale tak ładny. Są też Hammery. Pierwsze Lambo. My już wracamy, wyjeżdżamy z Londynu. Mamy 9:50. O, korwetka. Fajna. A to jest według Maćka główna trasa na Eurotunel w stronę Europy waszej. Stary. No mówię ci, wszyscy tędy jeżdżą. No widzę tutaj, jak dwa tiry się mijają. I co teraz? Dziękujemy. Teraz Eurotunel, wjeżdżamy właśnie na pociąg. Akurat udało nam się być na pierwszym piętrze. No i Francja, Holandia, Belgia, Niemcy i Polska. Trzymajcie się i do jutra. Do zobaczenia.